Witam serdecznie, Tomasz Gotkowski dla portalu stalowemiasto.pl. Wojna coraz bliżej naszych granic, no w zasadzie już tą granicę przekroczyła, wojna coraz bliżej naszych drzwi. Dlatego dzisiaj Państwa i moim gościem jest Leszek Sykulski, doktor nauk społecznych, geopolityk, geostrateg, specjalista od spraw rosyjskich. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, czy mieszkańcy Stalowej Woli i Pobliskiego Niska mogą spać spokojnie, nie obawiać się wojny? Produkcja zbrojeniowa, pobliski poligon w Nowej Dębie, jednostka wojskowa w Nisku, ośrodek badań nad uzbrojeniem. Czy to nie byłyby potencjalne cele, gdyby doszło do eskalacji konfliktu i wyjścia jego poza granice Ukrainy? Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to przede wszystkim nie chciałbym tutaj eskalować strachu. Wiemy doskonale, jaka jest sytuacja w regionie. Mówimy o Europie Środkowo-Wschodniej, wiemy o trwającej od 8 lat wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Ta wojna nie rozpoczęła się 24 lutego bieżącego roku, czyli roku 2022, ale rozpoczęła się w 2014 roku, a jej geneza jest znacznie, znacznie głębsza. Skoro nie rozpoczęła się dzisiaj, to władze nie tylko Polski, ale w ogóle państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego zdają sobie sprawę z możliwych konsekwencji, z możliwej eskalacji tego konfliktu. Oczywiście 24 lutego bieżącego roku to wejście na wyższy poziom tej drabiny eskalacyjnej, jeśli chodzi o wojnę. Wojna w o wiele większym natężeniu niż była przez ostatnich 8 lat. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiaj bronią równie istotną co czołgi, co artyleria, co samoloty jest także informacja. W związku z czym oczywiście trzeba rozmawiać, trzeba mówić o potencjalnych zagrożeniach, także tych zagrożeniach wojennych. No niestety dzisiaj już możemy mówić o takich zagrożeniach. Natomiast eskalować napięcia absolutnie się nie powinno bez potrzeby. Natomiast faktem jest, że od 15 listopada bieżącego roku, czyli po uderzeniu rakiety w miejscowość Przewodów w województwie lubelskim, w powiecie chrubieszowskim, możemy już tutaj rozważać różne scenariusze, także niestety przypadkowych i niekoniecznie przypadkowych jakichś uderzeń, czy to lotniczych, czy rakietowych na terytorium państwa polskiego i tego, w jaki sposób polskie służby, polskie społeczeństwo i polskie władze powinny oczywiście na to reagować. Do Przewodowa jeszcze wrócimy w swoich podcastach. Radzi Pan jednak, żeby na taką ewentualność wojenną być przygotowanym, żeby mieć jakiś ekwipunek w razie ewentualnej ewakuacji. Co zrobić, żeby być na takie rzeczy przygotowanym? No już kilka miesięcy temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wypuściło taki poradnik pod tytułem Bądź bezpieczny. On jest dostępny w wersji PDF bezpłatnie w internecie. Polecam ten poradnik. Natomiast myślę, że w Polsce mamy ogromne zaniedbania, 30-letnie zaniedbania, jeśli chodzi o system ochrony ludności, obronę cywilną i tak dalej. W związku z czym polegać tylko i wyłącznie na władzy państwowej, na systemie obrony cywilnej, no absolutnie nie można, ponieważ no, tak jak Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła i w roku 2012, i w roku 2019, w Polsce systemu obrony cywilnej realnie nie ma. Zatem co robić? No przede wszystkim mieć zgromadzone zapasy wody pitnej, jedzenia, stale przyjmowanych leków, źródeł energii. To wszystko powinno znajdować się w zapasie na minimum 10 dni, optymalnie, no, Takie optimum to jest przynajmniej 2 tygodnie, aby dane gospodarstwo domowe było w pełni autonomiczne, aby było niezależne od systemu pomocy ze strony państwa. Nie mówimy tylko o warunkach wojennych, żeby była pełna jasność. Mówimy o różnego rodzaju kryzysach, na przykład blackout, czyli pełne wyłączenie energii elektrycznej, bo mogą się niestety zdarzyć sytuacje wynikające z przeciążenia sieci elektroenergetycznej, czy z powodu no, niedostatecznych źródeł energii, kopalin, węgla itd., które będą skutkowały czasowymi odcięciami prądu od gospodarstw domowych i warto na ten czas być po prostu przygotowanym. Obecna narracja, jaką słyszymy w mediach głównego nurtu, jest taka, że należy wysyłać broń do Ukrainy, żeby w ten sposób pomagać Ukraińcom walczyć, żeby ten konflikt jakby oddalać od naszych granic. A co jeśli ta narracja zmieni się na taką, że
tam też jakby siły osobowe się w Ukrainie wyczerpały i żeby rzeczywiście ta pomoc miała sens, należy wysłać nasze wojsko. Mówię tu albo formalnie, albo nieformalnie w roli po prostu osób w mundurach. Obserwujemy wyraźne zwiększenie z tą służbą, zwiększenie zainteresowania wśród młodych ludzi. Czy ci ludzie rzeczywiście, gdyby doszło do takiej sytuacji, powinni wyjechać na Ukrainę i tam przelewać swoją krew? No myślę, że już od początku tej nowej odsłony rosyjsko-ukraińskiej wojny, czyli od 24 lutego bieżącego roku, słyszymy takie głosy wśród polskich polityków, części dziennikarzy, części różnego rodzaju intelektualistów, liderów opinii, że na przykład Sojusz Północnoatlantycki powinien zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. Albo że słyszeliśmy ze strony czołowych polskich polityków, że Polska powinna się zaangażować w natowskie siły pokojowe, które miałyby na przykład wkroczyć na Ukrainę. A ostatnio mamy pomysł pana ministra Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej RP, który zaproponował, aby niemieckie zestawy rakiet Patriot, czyli system obrony powietrznej i przeciwlotniczej, wraz z niemiecką załogą, czyli siłami zbrojnymi Niemiec, Bundeswehrą, przesłać na Ukrainę, czyli tak naprawdę bezpośrednio zaangażować w ten konflikt. No ja uważam, że dzisiaj jakikolwiek bezpośredni udział państwa polskiego w wojnie na Ukrainie byłby katastrofalny, absolutnie katastrofalny dla państwa polskiego, dla narodu polskiego, ponieważ Polska i społeczeństwo polskie jest absolutnie nieprzygotowane do wojny. Mówimy o takiej wojnie, jaką obserwujemy na Ukrainie. Wiemy z oficjalnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, które te dane przedstawili podczas posiedzenia jednej z podkomisji sejmowych 23 czerwca bieżącego roku, że w Polsce zaledwie 3% populacji może znaleźć swoje schronienie w budowlach, w budynkach, które mogą służyć za schron, ponieważ nawet w prawie budowlanym przez ostatnie 30 lat nie sformułowano definicji schronu. Najwyższa Izba Kontroli, jak już wspomniałem, powiedziała, że w Polsce nie ma systemu obrony cywilnej. No to jeżeli nie mamy systemu ochrony ludności, nie mamy systemu obrony cywilnej, nie mamy schronów dla cywilów, to spójrzmy jeszcze, jak wyglądają rezerwy państwa polskiego. Wiemy doskonale, że mamy ogromną lukę, że w roku 2010 pan minister Bogdan Klich zawiesił zasadniczą służbę wojskową. Dzisiaj jest ta ogromna wyrwa pokoleniowa, jeśli chodzi o rezerwistów. Ja sam jestem porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego i wiem, jak fatalnie, jak katastrofalnie wygląda szkolenie rezerwistów. To jest parodia, to jest absolutny kabaret, a nie żadne szkolenie rezerwistów. Jak się kiedyś może jeszcze spotkamy, to w osobnym programie to się chętnie podzielę z swoimi refleksjami w tym zakresie, ale mogę powiedzieć, że to jest absolutny kabaret i to, jak, w jaki sposób nieregularne są szkoleni rezerwiści, jaka jest średnia wieku, 40 plus tych rezerwistów, jak wygląda samo szkolenie, bardzo archaiczne, absolutnie nieprzystające do współczesnego pola walki, no to jasno pokazuje, że w sytuacji włączenia się Polski do wojny i narażenia Polski, Polaków na uderzenia rakietowe, bomby lotnicze, ostrzały artyleryjskie, uderzenia w elektrownie, elektrociepłownie, w stacje transformatorowe i tak dalej, odcięcie od internetu, od elektryczności, od bieżącej wojny, będziemy mieli hekatombę, będziemy mieli powtórkę z najczarniejszych kart polskiej historii. Aby do tego nie doszło, wróćmy do tego przewodowa, o którym pan już wspomniał. To jest mniej więcej w linii prostej jakieś 130 km od Stalowej Woli. Tam spadły te ukraińskie rakiety. Dlaczego prezydent Zełenski kłamał? No bo chyba możemy tak mówić wprost, że to było uderzenie rosyjskie i dopiero kiedy Amerykanie go, mówiąc kolokwialnie, usadzili z kategorycznym dementi, to zamilknął. No patrzy na niego cały świat. Cały świat mu wierzy w to, co mówi. Skąd te kłamstwa? No, myślę, że to jest oczywiste, skąd te kłamstwa, ponieważ nikt bardziej nie jest zainteresowany niż sama Ukraina w dołączeniu do tej wojny kolejnych państw.
to oczywiste. Ukraina nie chce walczyć sama. Establishment ukraiński czuje się zagrożony, czuje się, że no przecież nie wygrywa tej wojny. No trudno mówić o tym, że Ukraina wygrywa wojnę, skoro straciła już 20% terytorium, nie mówiąc o liczbie, o tych milionach, które wyemigrowały z Ukrainy, nie mówiąc o zrujnowanej infrastrukturze, zrujnowanej gospodarce, kurczących się zapasach mobilizacyjnych i możliwościach uzupełnień. No w związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której w interesie establishmentu ukraińskiego jest wciągnięcie jak największej liczby państw do tej wojny, a najlepiej całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z czym cała ta narracja mówiąca o tym, że rakieta, która spadła w przewodowie, jest produkcji, nie tylko że produkcji rosyjskiej, ale wystrzelona przez stronę rosyjską i że był to atak Federacji Rosyjskiej na państwo członkowskie NATO. I to jest jakby z tej strony zrozumiałe, natomiast absolutnie niezrozumiałe są już te kłamstwa strony ukraińskiej po przyznaniu przez czołowe agencje informacyjne świata, Reuters, Associated Press, które powoływały się na źródła w Sojuszu Północnoatlantyckim, że była to jednak rakieta należąca do sił zbrojnych Ukrainy. I te kłamstwa już są absolutnie niedopuszczalne. I to, że brakło słowa przepraszam w stosunku do państwa polskiego, narodu polskiego i wreszcie, przede wszystkim właściwie rodzin ofiar zabitych w tym tragicznym zdarzeniu, no to jest absolutnie niedopuszczalne. Podobnie jak to, że zabrakło jakiejkolwiek formy oświadczenia o no, należnościach finansowych, o prawda, tutaj odszkodowaniach dla rodzin ofiar tego uderzenia rakietowego. Ja myślę, że tutaj strona ukraińska bardzo mocno wykorzystuje ogromną uległość polskich polityków w Warszawie, no tak nazwijmy szeroko pojęty establishment dzisiaj, który chyba najlepiej skwitował jednym zdaniem rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina w marcu bieżącego roku, mówiąc, cytuję, jesteśmy sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. Tak na chłopski rozum. Po co strzelać rakietami w stronę polską w obronie przed rakietami rosyjskimi, skoro one nadlatują z drugiej strony? Tutaj tego nie rozstrzygniemy, jak naprawdę, skąd te rakiety leciały, w jakim celu zostały wystrzelone. Natomiast moim zdaniem należy rozważać różne scenariusze, w tym scenariusz prowokacji. Prowokacji różnych stron, które chciały eskalacji napięcia. Mówi się, no, ten zrobił, kto najwięcej skorzystał. No, kto mógł najwięcej skorzystać na tego typu eskalacji napięcia? No to już pozostawiam to pytanie otwarte do rozważenia dla pana redaktora i dla szanownych państwa. Polska, zarówno jako państwo, jak i obywatele, bardzo mocno zaangażowali się w pomoc Ukraińcom, Ukrainie. Płyną słowa wdzięczności, a jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o ukraińskie władze? Nie wiem, czy Polacy na przykład, no nie wiem, łatwiej im szukać grobów pomordowanych gdzieś w rzezi wołyńskiej, jakoś ekshumować te ciała, te rzeczy się zmieniły w ramach, że tak powiem, no jakichś zadośćuczynienia jakiegoś? Ja myślę, że nawet jeżeli spojrzymy sobie nieco szerzej, jeszcze kilka miesięcy przed tą nową, otwartą, można powiedzieć, taką agresją rosyjską na Ukrainę, czy taką nową, większą agresją rosyjską po 24 lutego, to widzimy, że Ukraina jeszcze w grudniu ubiegłego roku blokowała transporty z Chin do Polski i z Polski do Chin. Mimo tak ogromnej, napiętej sytuacji wokół tego państwa, mimo toczącej się już wojny przecież w Donbasie, wcześniejszej aneksji Krymu, tego, że Polska tak jednoznacznie stała się adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, to Ukraina pozwalała sobie na bardzo agresywne kroki pod adresem państwa polskiego w postaci chociażby blokady transportu kolejowego. Natomiast już po tej całej fali ogromnej pomocy, bo to jest największa pomoc w skali świata, którą Polska udzieliła Ukrainie i Ukraińcom. Trzeba to jasno podkreślić. To jest największa pomoc humanitarna, której Polska udzieliła i druga co do wielkości pomoc militarna zaraz po Stanach Zjednoczonych. W związku z tym należałoby oczywiście zapytać, czy ta pomoc powinna być bezwarunkowa, czy powinniśmy jednak zacząć stawiać pewne wymagania stronie ukraińskiej, chociażby takie jak ekshumacja ofiar ludobójstwa na Wołyniu.
Dalej ta sprawa jest absolutnie nierozwiązana. Dalej strona ukraińska nie przeprosiła za ludobójstwo na Wołyniu. Ani prezydent Zełenski, ani Wierchowna Rada, ani rząd ukraiński nie przeprosili za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków w latach 40. na Wołyniu. Tutaj oczywiście z tą kulminacją w roku 1943. Co więcej, mamy odradzający się, kwitnący wręcz, mamy renesans kultu takich zbrodniarzy, ludobójców, jak Stepan Bandera, Roman Szuchewicz, zbrodniczych organizacji ludobójczych, jak Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, czy Ukraińska Powstańcza Armia. Widzimy te wszechobecne, na przynajmniej zachodniej Ukrainie, czerwono-czarne banderowskie flagi. Widzimy ten kult neonazistów, widzimy ten odradzający się szowinizm ukraiński. No i niestety jest to absolutnie tolerowane przez państwo polskie. Widać to było po wizycie pana ministra Zbigniewa Raua razem z panem Łukaszem Jasiną pod koniec ubiegłego roku na Ukrainie, gdzie nie przeszkadzało im, że przed hotelem, w którym toczyły się negocjacje, powiewała właśnie ta banderowska czerwono-czarna flaga. Nie przeszkadzało to rzecznikowi polskiego resortu dyplomacji mówić o tym, że są właśnie w resorcie dyplomacji przy Alei Szucha sługami narodu ukraińskiego. No i wreszcie nie przeszkodziło to rządowi polskiemu tolerować tego, że wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy został pan Andriy Melnyk, czyli były ambasador Ukrainy w Berlinie, człowiek, który jest, no, można powiedzieć, obrońcą Bandery i kłamcą Wołyńskim. W ścisłości jakieś tam protesty były. Ale panie doktorze, czy pan przypadkiem nie demonizuje naszych sąsiadów? No, przyjechało ich do Polski tyle milionów. Miałyby z tego wynikać jakieś konflikty społeczne. Miała wzrosnąć niebywale przestępczość. No ja o niczym takim nie słyszę. Może jeden przypadek tutaj konkretnie nawet ze Stalowej Woli. Para Ukraińców, no, dziecko było gwałcone, katowane, ale o jakichś innych rzeczach no, nie słyszałem. Wie pan, to jest tak, że ja znam tłumacza przysięgłego na przykład języka ukraińskiego, który no, tłumaczy dla policji, dla prokuratur i przyznaję, że bardzo często tego typu sprawy są absolutnie zamiatane pod dywan, a jeśli nie zamiatane pod dywan, to w mediach nie podaje się narodowości sprawców. Nie podaje się narodowości sprawców. To jest tak jak z tym niedawnym wybuchem we Wrocławiu przed jednym z centrów handlowych, gdzie jedne media podały, że to był samochód na rejestracjach ukraińskich, inne już absolutnie tego nie podawały. Bardzo często ukrywa się właśnie narodowość tych sprawców. Ja jestem mieszkańcem Częstochowy i bardzo często także w lokalnych mediach tuszuje się właśnie narodowość sprawców takich czy wypadków drogowych, czy jakichś dewastacji, czy bójek, czy kradzieży i tak dalej, i tak dalej. Wiem to także znajomych, którzy są, że tak powiem, blisko tych spraw, czy w sensie jako dziennikarze, czy osób, które generalnie funkcjonują w środowisku medialnym. No niestety jest tak, że funkcjonuje w Polsce poprawność polityczna. O pewnych rzeczach nie wolno mówić. To, że przez Rzeszów przewinęło się około 100 tysięcy migrantów z Ukrainy od lutego bieżącego roku i są to oficjalne dane Komendy Miejskiej czy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i że wzrosła przestępczość także w Rzeszowie, ale nie wolno tego łączyć z migracjami, jak brzmi oficjalny komunikat policji, no to każdy sobie może oczywiście skomentować jak chce. Wiemy doskonale, że w mediach głównego nurtu jedyny możliwy przekaz, jaki jest, to jest taki, że rzeczywistość jest czarno-biała. Są dobrzy Ukraińcy i źli Rosjanie. Nie wolno absolutnie nic złego mówić o Ukraińcach, o Ukrainie. Wszystkie te sprawy są absolutnie tuszowane. Podobnie jak sprawa nominacji pana Melnyka na wiceszefa resortu dyplomacji, która wywołała, uwaga, zdziwienie na przykład pana ministra obrony Mariusza Błaszczaka. No dziwić, przepraszam panie redaktorze, ale to się może dziecko. Poważny rząd wprowadziłby remont lotniska w Rzeszowie Jasionce i strona ukraińska musiałaby doprowadzić do zmian. Możemy dzisiaj już powiedzieć, po co Niemcy wrzucili nam patrioty, bo wybór pomiędzy stacjonowaniem tego w Polsce i do obsługi jednego 500 niemieckich żołnierzy plus latające samoloty, a z drugiej strony wysłanie tego na Ukrainę, no to taki trochę z jednej strony zły i z drugiej strony zły wybór. To jakaś taka celowa wrzutka była, czy rzeczywiście tutaj Niemcom zależy na tym, żeby coś w jakiś sposób
pomóc, coś wyklarować? Tutaj są dwa aspekty. Tutaj są dwa aspekty. Po pierwsze, zatarcie złego wrażenia. Niemcy, rząd Olafa Scholza chce zatrzeć złe wrażenie po tych całych latach współpracy bardzo ścisłej z Federacją Rosyjską i tej niechęci wobec pomocy dla Ukrainy. No bo rzeczywiście rząd Niemiec jest bardzo, bardzo oszczędny, mówiąc najdelikatniej jak tylko potrafię, jeśli chodzi o wsparcie militarne. Czyli taki PR-owy zabieg. Jest to absolutnie PR-owy, propagandowy zabieg. Druga sprawa, o wiele poważniejsza, to jest element, powiedziałbym, strategicznych, geopolitycznych planów Niemiec, które zostały w pewien sposób nakreślone w umowie koalicyjnej podpisanej jesienią ubiegłego roku, 2021 roku, przez rząd, przez trzy partie, SPD, FDP i Zieloni. I ta umowa koalicyjna zakłada dążenie do stworzenia państwa europejskiego o charakterze federacyjnym, czyli krótko mówiąc przekształcenia Unii Europejskiej z organizacji suwerennych, niepodległych państw w jednolite państwo o charakterze federacyjnym. I no jeżeli chcemy, pytanie chcemy czy nie chcemy jako Polacy, jeżeli Niemcy chcą stworzyć takie europejskie państwo federalne, no to muszą dążyć do stworzenia jednolitej przestrzeni powietrznej z jednolitym systemem obrony powietrznej. I moim zdaniem to udostępnienie, przecież nie przekazanie, nie sprzedaż, ale udostępnienie, czasowe wydzierżawienie wraz z niemiecką załogą baterii Patriot na Słowację w tym roku i ewentualne takie udostępnienie tych baterii Patriot w Polsce, plus na przykład patrolowanie polskiego nieba przez niemieckie samoloty Eurofighter, no byłoby niczym innym jak takim symbolicznym wdrażaniem się w tworzenie jednolitego systemu obrony powietrznej pod egidą Niemiec, pod przewodnictwem Niemiec. I to w mojej ocenie jest duże zagrożenie, ponieważ ja osobiście sprzeciwiam się niemieckiej koncepcji państwa federalnego. Zapytam na koniec, co miałoby się stać, żeby wojna na Ukrainie się zakończyła? Możemy w ogóle prognozować to w jakichś ramach czasowych? Trudno podawać konkretne daty, ponieważ wiemy doskonale, że Rosji nie chodzi o taki czy inny obwód Ukrainy, tylko chodzi o zmianę układu sił w Europie. Ponadto ta wojna zmienia bardzo mocno i strukturę gospodarczą Europy, i strukturę społeczną i pozwala wdrożyć szybciej pewne agendy, chociażby agendę klimatyczną. Wbrew pozorom, paradoksalnie się tak dzieje, że rzeczywiście pozwala przyspieszyć pewne kwestie, pewną integrację w zakresie dekarbonizacji, w zakresie walki tutaj z, no jak to niektórzy mówią, właśnie ze zmianami klimatycznymi, z wprowadzeniem waluty cyfrowej, z wyeliminowaniem gotówki. Mówi o tym bardzo wielu liderów światowych, chociażby prezes firmy BlackRock, ale jak posłuchamy na wypowiedzi podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos wśród współpracowników Klausa Schwaba, prezesa i założyciela tegoż forum, to widzimy, że rzeczywiście ta wojna może być traktowana przez tych wszystkich, którzy wieszczą kres państw narodowych, czy też odsunięcie państw narodowych na boczny plan i zastąpienie ich obywatelstwem korporacyjnym, czy też właśnie strukturami ponadnarodowymi, takimi jak Unia Europejska jako państwo federalne, patrzą na to jako coś pozytywnego. Więc tutaj z tej perspektywy bym na to patrzył, natomiast niewątpliwie ta wojna nie zakończy się dopóki nie zapadnie taka decyzja nie tylko w Moskwie czy w Kijowie, jeśli chodzi o jakiś traktat rozejmowy czy pokojowy, ale przede wszystkim taka decyzja musi także zapaść w Waszyngtonie. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę, za podzielenie się wiedzą niekoniecznie dostępną w mediach głównego nurtu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.